Teraz będziemy kontynuować tematykę pieniądza, stopy procentowej w wykładzie o cyklach koniunkturalnych. Ale zanim do wykładu przejdę, dwa drobne ogłoszenia. Tutaj przy drzwiach powiesiłem listę, gdzie można się zapisać na jutrzejszy egzamin teorii ekonomii, który będziemy przeprowadzać po południu i wieczorem, jeśli ktoś chce sprawdzić się, na ile dobrze opanował te treści, które tutaj prezentujemy, to zachęcam do wzięcia udziału w egzaminie. To będzie egzamin ustny. Będzie miał prawdopodobnie dwa etapy. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni oprócz oczywiście dyplomu, także bonami do naszego sklepu. Tutaj z kolei jest pudełeczko, do którego można wrzucać pytania. Tutaj są takie skomplikowane formularze do pisania pytań. I jutro jest panel dyskusyjny, w którym będą wszyscy wykładowcy. Jeśli macie jakieś pytania co do wykładów lub jakieś inne co do ekonomii w ogóle, to bardzo chętnie na te pytania spróbujemy jutro odpowiedzieć, więc mam nadzieję, że sporo tych pytań napiszecie, żebyśmy mieli co robić przez zaplanowaną na ten panel prawie godzinę. Okej, to przejdźmy do wykładu. Tematyka cykli koniunkturalnych jest bardzo szeroko dyskutowana w ekonomii, więc nawet nie spróbuję zarysować wszystkich teorii cykli koniunkturalnych, lub je choćby wymienić. Większość wykładu będzie poświęcona tak zwanej austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego, która wydaje mi się najlepiej opisywać to, co dzieje się z koniunkturą gospodarczą, a pod koniec wykładu spróbuję krótko wspomnieć o dwóch z takich prostszych, powiedzmy, konkurencyjnych teorii, o teorii monetarystycznej i o teorii keynesowskiej i o tym, jak wedle tych trzech różnych teorii przebiegał jeden z najważniejszych, najbardziej znanych cykli koniunkturalnych w historii, czyli ten zakończony wielkim kryzysem w Stanach Zjednoczonych w 1929 roku. Co mamy na myśli, kiedy mówimy o cyklach koniunkturalnych? Generalnie chodzi o to, żeby odróżnić jakieś fluktuacje gospodarcze od cyklicznie powracających kryzysów. To, że gospodarka nie rozwija się jednostajnie, nie jest takim problemem samym w sobie, nie jest to tak trudno wytłumaczyć. Następują różnego rodzaju szoki, tak pozytywne bądź negatywne. Jest jasne, że jeśli nagle nastąpi powódź czy trzęsienie ziemi, to produkcja początkowo spadnie po takim wydarzeniu. Jednocześnie, jeśli nastąpi jakaś silna zmiana technologiczna, to produkcja też odpowiednio się dostosuje. Niektóre firmy wypadną z konkurencji, ale inne wejdą na ich miejsce, wykorzystają nową technologię, zaoferują konsumentom lepsze produkty. Natomiast w gospodarce kapitalistycznej zauważono, że cyklicznie powracają kryzysy. I są takie jakby trzy cechy tych kryzysów, które dobrze byłoby wyjaśnić. Generalnie mamy do czynienia z tym, że przedsiębiorcy, którzy do tej pory zyskownie prowadzili swoje biznesy, nagle ponoszą straty, coś źle przewidywali. Mamy to błędne przewidywania, mamy nagromadzenie strat. Nie jest tak, że jakiś pojedynczy przedsiębiorca się myli w swoim projekcie inwestycyjnym, ale mamy straty są czymś powszechnym. Prawie wszyscy przedsiębiorcy lub większość przedsiębiorców ponosi straty lub ich zyski drastycznie maleją. I do tego
widzimy, że w czasie tych kryzysów często jest tak, że silniej tym kryzysem dotknięty jest sektor dóbr kapitałowych, w mniejszym stopniu, choć też sektor dóbr konsumpcyjnych, czyli raczej te stadia produkcji są bardziej dotknięte kryzysem, które są oddalone od konsumpcji, a mniej te, które są blisko konsumpcji. Te trzy zjawiska próbuje lepiej lub gorzej wyjaśnić austriacka teoria cyklu koniunkturalnego, którą zapoczątkował Ludwig von Mises. Wkład w jej rozwój mieli też Friedrich August von Hayek, Murray Rothbard, obecnie próbuje ją rozwijać Roger Garrison, Joe Salerno, jest to cały czas jakaś żywa tradycja. I o co w tej austriackiej teorii cyklu koniunkturalnego chodzi? Generalnie za przyczynę cyklicznych wahań uważa się ekspansję kredytową, która nastąpiła bez uprzedniego wzrostu oszczędności. Ten proces, o którym mówiłem rano, że banki mogą kreować depozyty, udzielając kredytów, to jeśli czynią to właśnie przez kreację depozytów, bez zebrania wcześniej oszczędności od ludności, czy to przez zbieranie lokat, czy przez emisję jakichś obligacji, w takiej sytuacji możemy wywołać kryzys. Ponieważ jeśli banki udzielają pożyczek, a nie mają na to dodatkowych oszczędności, to zniekształcają stopę procentową. Żeby udzielić większej liczby kredytów, banki muszą obniżyć stopę procentową poniżej poziomu, który występowałby na rynku, gdyby tej ekspansji kredytowej nie było. W związku z czym ta ważna cena w gospodarce, jaką jest stopa procentowa, nie oddaje preferencji czasowych ludności. To, jak ludzie dzielą swoje dochody między konsumpcją i oszczędności, determinuje, jaka jest stopa procentowa na rynku. Kiedy pojawia się system bankowy, który zaczyna kreować kredyt bez uprzednich oszczędności, ta stopa procentowa przestaje odpowiadać preferencjom czasowym ludności. W efekcie tego przedsiębiorcy mają utrudnioną sytuację. Stopa procentowa jest ważnym elementem oceny projektów inwestycyjnych. Jest taką ceną, która istnieje na każdym etapie produkcji. Nawet jeśli przedsiębiorca nie bierze kredytu, to różnica cen między jego kosztami a jego przychodami jest właśnie też stopą procentową determinowana. W związku z czym, jeśli następuje obniżka stopy procentowej poniżej poziomu, który równoważyłby oszczędności z inwestycjami, to przedsiębiorcy mogą dokonać błędnych kalkulacji. Mogą stwierdzić, że pewne projekty inwestycyjne, które do tej pory wydawały im się niezyskowne, są według nich nagle zyskowne. Jeśli tak się stanie, to dojdzie do tak zwanego boomu inwestycyjnego. Przedsiębiorcy zachęceni niskimi stopami procentowymi, które są efektem dodatkowej kreacji kredytu przez system bankowy, zwiększają inwestycje. Jako że stopa procentowa bardzo silnie działa właśnie na te stadia produkcji, które są oddzielone od konsumpcji, na trwałe dobra konsumpcyjne, takie, których konsumpcja trwa kilkadziesiąt lat, jak nieruchomości, to nagle okazuje się, że produkcja odległych od konsumpcji dóbr kapitałowych wydaje się znacznie bardziej opłacalna, niż było to dotychczas. Przedsiębiorcy biorą kredyty, inwestują w produkcję dóbr kapitałowych, no i wtedy
pieniądze jakby powinny spłynąć znowu do ludności. Żeby coś wyprodukować, to ci przedsiębiorcy muszą zatrudnić pracowników, muszą wynająć lokale, tak? Muszą opłacić tak zwane pierwotne czynniki produkcji. Ziemię i pracę. W związku z czym te pieniądze wracają, nazwijmy to, do ludzi, którzy wydają je zgodnie ze swoimi preferencjami czasowymi. Część środków oszczędzają, a część wydają na konsumpcję. To jakby powoduje efekt odwrotny od tej obniżonej stopy procentowej. Bo podczas gdy obniżona stopa procentowa powodowała, że inwestycje odległe od konsumpcji, etapy produkcji stają się opłacalne, to jeśli ludzie nagle zaczynają wydawać wedle swoich preferencji czasowych pieniądze na konsumpcję, te dodatkowe z kreacji kredytów, to nagle okazuje się, że te etapy produkcji blisko dóbr konsumpcyjnych są niedoinwestowane. I jeżeli ten proces ekspansji kredytowej byłby jednorazowy, to byłby bardzo krótkotrwały. Udzielono kilkuset kredytów. Te pieniądze spłynęły do właścicieli pierwotnych czynników produkcji, do pracowników na przykład, i oni by je wydali, odwracając zmiany w strukturze produkcji, sprawiając, że znowu te etapy blisko konsumpcji są bardziej wartościowe. Tak jednak się nie dzieje, jeśli boom kredytowy się rozwija. Jeśli banki przyspieszają kreację kredytu, to przedsiębiorcy cały czas mogą jakby wygrywać licytacje z konsumentami. Dopóki kreacja nowego kredytu przyspiesza, to cały czas przedsiębiorcy mogą dzięki temu dysponować większą sumą pieniędzy, którą mogą wydawać na te procesy produkcyjne, które wydają im się zyskowne przez tę obniżoną stopę procentową, i dopóty mogą jakby przebić oferty konsumentów, którzy chcieliby więcej już gotowych dóbr konsumpcyjnych zakupić. Więc dopóki banki są w stanie te kreacje kredytu kontynuować, to boom inwestycyjny trwa. Ekonomista, o którym wspomniałem, Roger Garrison, właśnie jakby ten proces opisuje, że to jest takie przeciąganie liny między przedsiębiorcami a konsumentami. Że kiedy ten kredyt spływa do przedsiębiorców, to jakby przedsiębiorcy zaczynają wygrywać w tym przeciąganiu liny, bliżej siebie przeciągają strukturę produkcji, a kiedy te środki spływają do pracowników, to z kolei konsumenci zaczynają odwracać rezultat tej konkurencji. I jak długo banki dorzucają benzyny do tego ogniska, jak długo finansują tę zabawę, to przeciąganie liny trwa i trwa, napompowując strukturę produkcji zarówno w tych etapach dalekich od konsumpcji, jak i od czasu do czasu tych konsumpcji bliższych. Kiedy taki boom się skończy? To skończy się wtedy, kiedy ekspansja kredytowa osłabnie. Dlaczego taka ekspansja kredytowa może się osłabić? No, w obecnym systemie bankowym, kiedy mamy banki centralne, to w miarę jak te pieniądze z wykreowanych kredytów spływają właśnie do pracowników i oni je wydają na konsumpcję, to obserwujemy wzrost cen dóbr konsumpcyjnych. No i banki centralne w ramach walki z inflacją mogą w pewnym momencie podnieść stopy procentowe, co spowoduje, że polityka kredytowa banków będzie musiała być bardziej restrykcyjna, że mniej przedsiębiorców będzie się kwalifikowało do wzięcia kredytu, że trudniej będzie spłacić zaciągnięte już kredyty. Generalnie ta ekspansja kredytowa osłabnie. Ale jakby bank centralny nie jest potrzebny do tego, żeby boom się skończył.
Same banki, zarządzając swoim ryzykiem kredytowym, mogą uznać, że już za bardzo ich ekspozycja na ryzyko niepowodzeń przedsiębiorców jest zbyt duża i mogą ograniczać kredytowanie przedsiębiorstw, dopóki przynajmniej część kredytów nie zostanie spłacona. W obecnym systemie regulacyjnym, o czym też już rano trochę wspominałem, kreacja kredytu jest silnie ograniczona przez regulacje kapitałowe, więc banki co jakiś czas musiałyby na przykład emitować nowe akcje, żeby móc te swoją rosnącą ekspansję kredytową finansować. Istnieje też możliwość straty zaufania klientów, z tym, że była to raczej rzecz historyczna, rzecz ważna w standardzie złota, kiedy po prostu mógł nastąpić tak zwany run na banki, kiedy ludzie domagali się wypłaty swoich depozytów, no wtedy bank zmuszony jest ograniczyć swoje wszystkie aktywa poza gotówką, próbuje wszystko sprzedać i raczej już nie udziela nowych kredytów, żeby nie mieć nowych depozytów, raczej czeka, aż kredyty zostaną spłacone. W systemie, w którym istnieją gwarancje wypłaty depozytów, takie rany na banki zdarzają się bardzo rzadko, ale cały czas jest to jakaś tam teoretyczna możliwość. Teoretycznie jakby końcem ekspansji kredytowej musi być hiperinflacja, jeśli ona trwałaby i przyspieszała w nieskończoność, ale też jest to wydarzenie, którego już od dawna raczej w cywilizowanych krajach nie obserwowaliśmy. Raczej obecnie koniec ekspansji kredytowej wiąże się z tym, że rośnie inflacja cenowa i banki centralne zaostrzają swoją politykę pieniężną, podnosząc stopy procentowe. Co wtedy się dzieje? Następuje okres załamania gospodarczego, czyli recesja, po czym następuje jakby okres leczenia gospodarki, czyli depresja, jakkolwiek przewrotnie by to nie brzmiało. Kiedy firmy zostają odłączone od tych zastrzyków finansowania kolejnych z banków, to muszą zmienić swoje przewidywania. Przy podniesionej stopie procentowej okazuje się, że wiele projektów jest nierentownych i musi zostać zlikwidowanych. I struktura produkcji musi być ponownie zgodna z preferencjami czasowymi społeczeństwa, z tym, jak ludzie wydają swoje środki między oszczędności a konsumpcję. I te ograniczone oszczędności konsumentów są w stanie podtrzymać tylko niektóre inwestycje. Więc w okresie recesji tak mamy do czynienia z bankructwami, mamy do czynienia z zamykaniem linii produkcyjnych. Te dobra kapitałowe, które zostały wytworzone, szuka się dla nich możliwie najlepszego wyjścia w nowej sytuacji. Im te czynniki były bardziej specyficzne, tym wiadomo, że trudniej znaleźć dla nich jakieś nowe zastosowanie. Jeśli była to jakaś nieruchomość, to jest możliwe, że można ją wynająć na jakiś cel inny niż poprzedni. Widać, że wiele inwestycji jest porzucanych i tak na przykład we Wrocławiu do dzisiaj jeszcze widać ostatnie dziury projektów, które zostały zaczęte gdzieś w roku 2008 na szczycie ostatniego boomu inwestycyjnego. Te dziury są sukcesywnie zapełniane, ale zdaje się, że kilka jeszcze się trafi i te budynki, które teraz powstają w tych dziurach, właśnie są znacznie niższe, znacznie skromniej skrojone niż te plany, które były pokazywane publice wcześniej. Więc następuje okres upłynniania błędnych inwestycji i jednocześnie czynniki produkcji muszą przepłynąć do tych przedsięwzięć, które okazują się
zyskowne. Czyli po prostu pracownicy są zwalniani z tych firm, tych branż, gdzie nastąpiły tak zwane błędne inwestycje. Okazało się, że te inwestycje są nie do utrzymania przy podwyższonej stopie procentowej i muszą szukać zatrudnienia w tych branżach, które są w stanie rozwijać się przy danych preferencjach czasowych społeczeństwa. Jeśli ludzie wyprzedają sporo tych swoich dóbr kapitałowych, może dojść do tak zwanej wtórnej deflacji. Przez to, że nie tylko samo ograniczenie ekspansji kredytowej banków może doprowadzić do tego, że inflacja albo staje, albo w ogóle ceny zaczynają spadać, ale też właśnie ta masowa wyprzedaż. I generalnie im taka deflacja szybciej nastąpi, tym zwykle szybciej czynniki produkcji mogą znaleźć nowe sposoby zatrudnienia. Tak Mises w ludzkim działaniu tak ładnie pisze, że ludzie właśnie w czasie boomu, tak pracownicy, jak i inwestorzy, przyzwyczaili się do wysokich cen, wysokich zarobków. I kiedy okazuje się, że tych zarobków nie da się utrzymać, oczekiwania ludzi muszą zmierzyć się z rzeczywistością, co jest często trudne, więc im te spadki cen są bardziej gwałtowne i szybkie, tym łatwiej ludziom zaakceptować to, że nie znajdą teraz pracy tak dobrze płatnej jak ta na szczycie boomu i tym szybciej zmniejszą swoje oczekiwania właśnie płacowe do bardziej realistycznych poziomów. I właśnie na przykład w Stanach Zjednoczonych taki wielki kryzys, o którym mało kto wie, w latach 1920-1921, kiedy spadki produkcji początkowe były jak najbardziej porównywalne tym, co stało się w roku 1929, co stało się wielkim kryzysem. Natomiast nastąpiła wówczas silna deflacja zarówno cen konsumpcyjnych, jak i nastąpił też znaczny spadek płac takich nominalnych. Ludzie nagle zarabiali znacznie mniej, oni się szybko pogodzili. Sam kryzys nie był też jakoś rozwiązywany stymulacją fiskalną, monetarną ze strony państwa, przez co trwał kilka czy kilkanaście miesięcy i gospodarka szybko wróciła na tory rozwoju. Jakby obecnie ta wtórna deflacja często sprawia, że ekonomiści budzą się po nocach, bojąc się, że takie wydarzenie może nastąpić. Jednak wydaje się, że wbrew pozorom może to być sytuacja korzystna do tego, żeby ponownie gospodarka weszła w fazę rozwoju. To było takie ogólne przedstawienie austriackiej teorii cyklokoniunkturalnego, w której mamy winowajcą cyklu koniunkturalnych jest ekspansja kredytowa banków, która obniża stopę procentową poniżej tej, która wynikałaby z preferencji czasowych społeczeństwa, co sprawia, że przedsiębiorcy dokonują błędnych kalkulacji i angażują się w projekty inwestycyjne, które da się podtrzymać tylko dzięki dodatkowemu finansowaniu bankowemu. Kiedy to finansowanie zostaje odcięte, następuje zmiana w strukturze produkcji na taką, którą da się w stanie podtrzymać przy tych oszczędnościach, którymi społeczeństwo realnie dysponuje. Ktoś musi zapytać, gdzie tu jest cykl? Czy jest jakaś powtarzalność? No, cykl następuje dlatego, że kiedy sytuacja gospodarcza znowu się poprawia, kiedy czynniki produkcji, pracownicy znajdują nowe zatrudnienie w zmienionej strukturze produkcji, to banki ponownie widzą wiele firm, którym warto pożyczać i cała historia się
powtarza. Jakby manipulację stopoprocentową, czy to w ogóle przez sam system bankowy, czy przez bank centralny stojący na czele systemu bankowego, jest wedle Austriaków główną przyczyną istnienia cykli koniunkturalnych. Natomiast nie jest to z pewnością jedyne wyjaśnienie, tych wyjaśnień jest wiele. Zdaje się, że najbardziej popularne są różne wariacje na temat tego, co pisał John Maynard Keynes. I wedle Keynesa przyczyną wybuchu kryzysu w gospodarce jest to, że popyt inwestycyjny przedsiębiorców jest bardzo niestabilny. Przedsiębiorcy, niesieni niezbyt wytłumaczalną siłą, jakimiś zwierzęcymi instynktami, są skłonni ryzykować i inwestować. I kiedy wszystko się udaje, jest optymizm, to wszystko jest ok, ale kiedy tych zwierzęcych instynktów zabraknie i inwestycje się zmniejszą, gospodarka wpada w kryzys. Bo gospodarka, żeby dobrze funkcjonować, musi zapewniać określoną sumę całkowitych wydatków, dzięki którym tak zatrudnienie, inwestycje, jak i konsumpcje będą opłacalne i stabilne. Natomiast popyt inwestycyjny jest niestabilną częścią zsumowanych wydatków w gospodarce. Jeśli on nie domaga, to gospodarka może wpaść w kryzys. No i jednocześnie tutaj jakby receptą na kryzys nie byłaby żadna wtórna deflacja, jak u Austriaków, ale wspomożenie tych zagregowanych, zsumowanych wydatków przez politykę państwa odpowiednią. Nieco inaczej do sprawy podchodzą monetaryści, czyli taka szkoła myślenia ekonomicznego, której najbardziej znanym przedstawicielem był Milton Friedman. Dla nich problemem jest to, że czasami mamy zbyt niski wzrost podaży pieniądza lub nawet ich kurczenie się, co powoduje, że gospodarka niepotrzebnie się kurczy. Więc w wyniku błędnej polityki pieniężnej może dojść do skurczenia się podaży pieniądza, co powoduje presję na ograniczenie działalności gospodarczej. Więc dobra polityka pieniężna może zapobiec kryzysom i może gospodarkę stabilizować. I żeby jakoś te krótkie hasła nieco zilustrować, to przyjrzyjmy się wielkiemu kryzysowi w Ameryce z 1929 roku. Wedle teorii austriackiej, którą najbardziej kanonicznie wyłożył Murray Rothbard w książce właśnie Wielki Kryzys w Ameryce, Wielki Kryzys 1929 roku był efektem tego, że w latach 21-29 był wielki boom kredytowy, napędzany przez wówczas istniejącą rezerwę federalną. Ten boom kredytowy doprowadził do licznych błędnych inwestycji, co spowodowało wybuch kryzysu w 1929 roku, kiedy ten boom kredytowy został w końcu spowolniony, a przez błędną politykę państwa, które interweniowało, które nie pozwoliło na spadek płac, które odkładało w czasie likwidację błędnych inwestycji, ten kryzys trwał przynajmniej do 1933 roku, a może i do 1945. Z kolei dla keynesistów problemem w 1929 roku
w latach 30-31 było to, że spadły te właśnie niestabilne wydatki inwestycyjne przedsiębiorców i raczej winą za to, że kryzys trwał tak długo, obwiniali to, że zastrzyk pieniądza ze strony państwa, który mógłby ten popyt inwestycyjny zastąpić i poniekąd też ożywić, był zdecydowanie zbyt mały. Z kolei Milton Friedman w swojej takiej kanonicznej pracy o historii pieniężnej Stanów Zjednoczonych, którą napisał razem z Anną Schwartz, w analizie wielkiego kryzysu zwrócił uwagę na to, że podaż pieniądza, zasób pieniądza w latach 29-33 spadł. I to spadł znacznie. Zdaje się, tak przynajmniej o 1/3. W związku z czym dla Friedmana ewidentne było to, że bank centralny prowadził zbyt restrykcyjną politykę pieniężną, która nie stabilizowała wydatków w gospodarce. To, że podaż pieniądza się skurczyło, sprawiło, że niepotrzebnie skurczyła się także działalność gospodarcza. Bo ceny nie mogą się tak od razu dostosować do zmienionej podaży pieniądza. Więc wedle Friedmana największym winowajcą był Fed, z tym, że i Rothbard obwiniał bank centralny Fed, i Friedman obwiniał bank centralny, z tym, że Rothbard obwiniał o to, że Fed robił za dużo, że wywołał boom kredytowy i później próbował go sztucznie podtrzymać. A wedle Friedmana problemem było to, że ten bank centralny za mało interweniował w gospodarkę i za mało pieniądza do obiegu wprowadził w latach 29-33. Gdyby chcieli Państwo więcej jeszcze poczytać na ten temat, to polecam już wspomnianą książkę Rothbarda, która oprócz szczegółowej, drobiazgowej analizy historycznej, jak się tam podaż pieniądza zmieniała w Stanach Zjednoczonych w latach 21-33, opisuje też różne teorie cyklu koniunkturalnego, tak austriacką, jak i keynesowską, jak i inne popularne wówczas, kiedy ta książka była pisana. I opis różnych teorii cyklu koniunkturalnego można też znaleźć w dziele Jesusa Huerty de Soto, polecanym na poprzednim wykładzie Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, gdzie jest też cały rozdział poświęcony wyłożeniu i krytyce teorii monetarystów i teorii keynesowskiej. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to chętnie na nie odpowiem.